Szanowni Państwo, chciałabym w imieniu Pana Burmistrza, Pana Andrzeja Żegadło, który niestety z powodu obowiązków służbowych nie może uczestniczyć z Państwem tutaj w dzisiejszym święcie, odczytać list gratulacyjny. Szanowni Państwo, z okazji Dnia Seniora składam wszystkim członkom Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Kańczuce, serdeczne życzenia długich lat, wypełnionych zdrowiem, radością oraz szacunkiem, życzliwością i miłością najbliższych. Proszę przyjąć życzenia, by czas złotej jesieni życia był dla Państwa okresem zasłużonego, prawdziwego odpoczynku i pełnej satysfakcji z przeżytych lat. Życzę spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń, aby stale towarzyszył Wam niegasnący zabaw ich realizacji, a w życiu osobistym dopisywały pomyślność i szczęście. Z poważaniem, burmistrz miasta i gminy Kańczuga, Andrzej Żegadło. Szanowni Państwo, niech mi będzie wolno również dołączyć się do tych życzeń Pana Burmistrza, życząc Państwu przede wszystkim dużo zdrowia na każdy dzień, dużo sił i pomyślności w tym, co Państwo realizujecie. Sprawia Państwu to dużo radości i życzę, żebyście Państwo mieli z tego wielką satysfakcję. Chciałabym również podziękować Państwu bardzo serdecznie za to, że jesteście, że działacie, że tak bardzo intensywnie i pięknie promujecie nasze miasto i gminę Kańczuga. Kulturalnie, promocyjnie, tradycyjnie, tak jak Pan Starosta tutaj zauważył na wszystkich okolicznościach, na wszystkich spotkaniach, które są organizowane, uroczystościach Państwo bierzecie udział, szczególnie zespół Ani Babki, Ani Dziadki, który uświetnia swoim śpiewem, pięknym śpiewem nasze piękne uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Państwu, żebyście się Państwo rozwijali w tym kierunku i mam nadzieję, że Państwo będziecie zawsze nam towarzyszyć, zawsze tak pięknie nam promować nasz region. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję. Serdecznie witamy gości, członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kańczuce na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Seniora. Każdy z nas na wszystkich etapach swojego życia potrzebuje bliskości drugiej osoby, jej ciepła, miłości, pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów, szczególnie w starszym wieku, w tym zdrowotnym. Seniorzy naszej gminy mają to szczęście, że od 10 lat mogą spotykać się w tutejszym domu kultury na różnych uroczystościach, imprezach okolicznościowych, zdobywać wiedzę, umiejętności, posługiwać się komputerem, poznawać języki obce, ćwiczyć sprawność fizyczną, poznawać piękno naszego kraju i jego zabytki na wielu wycieczkach i różnych spotkaniach. Jak szybko mijają lata. Yeah.
wiem, kłaść się w termoforem. Kilogram kremu wklepać w twarz, w szyję, a rano krzyknąć: Boże, wciąż żyję, wciąż żyję. Jak nie łokieć, to paznokieć, jak nie plecy, to krzyże i te części nieco niżej. Jak nie kostka, to pięta, więcej już nic nie pamiętam. I tak wszystko to się kręci. Ratujcie mnie wszyscy święci. Was wszystkim poczekać.
częstować. No ale niestety, zabrakło mi w tym miesiącu pieniędzy. Zabrakło mi pieniędzy. Ale widzicie, taka jest dola naszego seniora. Ale my tym się nie przejmujmy. W przyszłym roku będzie lepiej, obiecują nam 13, 14, to sobie to odbijemy i zabawimy się. Ale cieszmy się życiem. A dzisiaj na te troski, bóle i żale zaśpiewajmy coś wspaniale. Zaśpiewamy piosenkę, bawmy się razem.